za od sędziów łącznie, więc 120 punktów tylko uzyskał Śliż. No i po Śliżu jest Marco Beltrame. No, lepszy nieco skok. Młody Włoch z klubu Montelusari. Tutaj jest klub w Tarvisio i w okolicach, stąd zresztą pochodził Czekon. 179,5 metra. Roberto Czekon, sławny skoczek włoski, urodził się parę kilometrów od granicy ze Słowenią, właśnie w okolicach Tarvisio, w małej wiosce.